Szczęść Boże, dzisiaj niedziela zesłania Ducha Świętego. Przed chwilą rozegrał się dramat. Uczestnicy wydarzeń zgromadzili się w jednym miejscu, bo bali się konsekwencji. Z obawy przed Żydami drzwi były zamknięte, czytamy. Jednak nie tylko tego powodu się bali. Apostołom rozsypał się cały grafik zajęć i planów na przyszłość. Przyszłość przestała dla nich istnieć, bo zabrakło tego jednego człowieka, który rozciągał przed nimi nowe perspektywy. Zamknęli się w wieczerniku, bo taka była ich aktualna potrzeba, by być razem w swoim niepokoju. Słyszeli wcześniej, że pójdą na cały świat, żeby głosić Ewangelię, a sama myśl była dla nich tak ekscytująca, ale Wielki Piątek zabrał im ich nadzieję. Zostało puste pytanie, co dalej? Po co żyć? My przecież każdego dnia powinniśmy tak samo reagować, bo nie wiemy, co będzie jutro z nami, z naszą pracą, z naszym domem, otoczeniem. Nie znamy przyszłości, ale mamy wobec niej plany, które również każdego dnia musimy modyfikować. W tym wieczerniku dzieje się coś niesamowitego. Apostołowie są zabarykadowani i skupieni. A nagle na środku sali staje Jezus z radosnym pokój wam. To jest jego pierwszy dar dla uczniów. Nie wnikajmy w to, jak Jezus się tam dostał, jak pokonał wszelkie przeszkody, jak przeniknął do środka. To nie było działanie oddziału specjalnego, który zajmuje się takimi akcjami. To po prostu Jezus, który jest w stanie pokonać w człowieku i we wspólnocie każdą barierę. On może wejść pomimo zamkniętych serc i drzwi i zacząć działać od środka. Apostołowie nie dowierzają temu, co widzą. Dlatego Jezus pokazuje im swoje ciało, pełne ran. Jakby chciał pokazać im, ile kosztowała go droga, po której przyniósł im pokój. Nawet dla Boga nie była to droga łatwa. Święty Tomasz, ten nieobecny, nie dowierzał relacji braci, gdy opowiadali mu o spotkaniu. On chciał w tym uczestniczyć, chciał doświadczyć. Jak więc uwierzyć, jeśli nie rozumie się tego, co się widzi? Pochwalić trzeba wiarę tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa, a nie widzieli Go zmartwychwstałego. Było łatwe, bo trzeba było uwierzyć do końca. Potwierdzenie wiary przez świadectwo zmysłów też nie jest łatwe, bowiem pracuje nasza wyobraźnia i rozum, którym nie jest po drodze z wiarą. Jezusowy pokój, którego udziela swoim uczniom, to też nie jest jakiś taki zewnętrzny, powierzchowny stan, który może ulec różnym ustępstwom. Pokój od Chrystusa jest obecnością zmartwychwstałego w sercach ludzkich. Ten pokój zabiega o prawdę i sprawiedliwość poprzez konkretne działanie. Czas na drugi dar. Jezus wiedział, że dopóki uczniowie będą żyli w strachu, nie będą w stanie przyjąć Ducha Świętego i Kościół nie odpali. Dlatego nie przejął się tym, że oni chcieli odciąć się od wszystkiego, co było poza nimi. Zabrał się za szybkie przygotowanie do przyjęcia Ducha. Tchnął na uczniów tak, jak Bóg w raju tchnął na Adama, którego ulepił z prochu ziemi i ożywił człowieka. Zesłanie Ducha jest dziełem nowego stworzenia. Zalęknieni i pozbawieni nadziei apostołowie na nowo zaczynają żyć. Ich wypalone życie znów staje się pełne zapału. Duch czyni z nich ludzi misji, głosicieli prawdy objawionej, sprawiedliwości i pokoju. Odtąd już nie będą się bali niczego, zwłaszcza przyszłości, która doprowadzi ich do męczeństwa. Spotkałem się z takim pięknym porównaniem, że tchnienie, oddech, duch jest nazywany zapachem miłości Boga. Brzmi to ciekawie, bo przesiąknąć zapachem miłości. Nieść woń miłości tam, gdzie kierujemy swoje kroki. Ta miłość pochodząca od Boga niesie ze sobą ważną rzecz – przebaczenie. Komu odpuścicie, będzie odpuszczone, a którym zatrzymacie, będzie zatrzymane. Tu nie chodzi tylko o sakrament pojednania, ale o każde przebaczenie względem tych, którzy nas skrzywdzili, bo to jest działaniem Ducha Świętego. Jeśli tego nie potrafię, to moje wnętrze wypełnia złość, smutek, ból. Wypełnia mnie grzech, który izoluje mnie i wewnętrznie rozbija. Łączność z Duchem Świętym wprowadza w nas pokój. Trudno nam zauważyć, jak działa Duch Święty. On z jednej strony został nam dany od Jezusa, ale z drugiej strony sami musimy go wziąć z tym, co dla nas ma przygotowane. Nie będzie nad nami płomieni, nie zaczniemy mówić w nieznanym nam języku, jak czynili to apostołowie, którzy wyszli na zewnątrz do ludzi.
ale możemy rozpaleni tym ogniem miłości wyjść do ludzi i mówić do nich prosto z serca. Przecież Duch Święty udziela nam różnych darów, a między innymi męstwa i mądrości. Nawet nie uświadamiamy sobie, ile rzeczy wykonujemy pod Jego natchnieniem. Każdy z nas potrzebuje darów Ducha Świętego, żeby w pełni się realizować. Ale pewnie większość z nas zamyka się w swoim strachu, jak apostołowie po Wielkim Piątku. Na szczęście Bóg się nie poddaje. Przychodzi, żeby pokonać nasz strach. A później obdarza radością i pokojem płynącym z Jego bliskości, które otwierają nas jak zamknięte dotychczas pudełko. Takiego przyjścia Ducha Świętego potrzebuje każdy z nas. To pewnie nie jeden raz w swoim życiu. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.